Pozwólmy jeszcze. Rozumiem. Młodzież Wszechpolska, proszę bardzo. Panie pośle, dlaczego PSL, partia, która jest spadkobiercą przedwojennej PSL Piast, która miała wspaniałe tradycje niepodległościowe, jest za traktatem lizbońskim, który silnie uderza w suwerenność Rzeczypospolitej i osłabia jej rolę w zjednoczonej Europie? I tak jeszcze jedno, drugie małe pytanko. Dlaczego PSL zawsze jest tam, gdzie poczuje pieniądz, gdzie zawieje wiatr władzy? To znaczy, odpowiem na to drugie pytanie, żebym o nim nie zapomniał. Myśmy też byli w opozycji. To nie jest tak, że PSL jest zawsze w koalicji. Przypomnę, byliśmy też i w opozycji. Przypomnę również, że będąc w koalicji z SLD, też potrafiliśmy wyjść z tej koalicji i tracąc przez to stanowiska i wszystko. Także to nie jest tak. A z tego czasu, kiedy tak właśnie atakowano PSL za tak zwaną pazerność na stołki, zresztą my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No, bo zawsze tak robicie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nas atakują. I teraz proszę zauważyć, co się okazało. I dzisiaj jest podobnie. Na około 300 stanowisk w tak zwanej RC, są to najwyższe stanowiska w państwie, różnie liczą, ale generalnie jest tak zwana RK, naszych doliczono się 28, kiedy byliśmy w koalicji. I prawdopodobnie, gdybyśmy dzisiaj tak spojrzeli, oczywiście w sektorze rolnym będzie naszych nieco więcej, ale w przemyśle naszych się nie uświadczy. A wracając do pierwszego pytania. Szanowny kolego, w pojedynkę dzisiaj na arenie międzynarodowej nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy. Skoro podjęliśmy taką decyzję, a tę decyzję w referendum podjął naród, że wchodzimy do Unii Europejskiej, to dzisiaj naszym podstawowym obowiązkiem, bez względu na to, która opcja rządzi w naszym kraju, jest przede wszystkim umacniać Unię Europejską umacniać Sojusz Północnoatlantycki. Przy czym, uwaga, przy tym umacnianiu, i tego kolega nam nie zarzuci, my pamiętamy o tożsamości narodowej. Krótko, bardzo proszę. A tak swoją Panie drogą pośle. Popatrzcie chociażby na liczbę sztandarów, która partia posiada. Jak PSL ma święto ludowe i wychodzi, to jest las zielonych sztandarów. Panie pośle. A pokażcie innych. Panie pośle, gdzie są te wasze sztandary? Może zdążę.